Kikimora, znana także jako Shishimora lub Shishimora, to demonicznego pochodzenia byt, którego istnienie związane jest z obszarami Rusi i mitologią słowiańską. Jej nazwa wywodzi się ze staroruskiego słowa kikati, oznaczającego wyć, co symbolizuje niebezpieczeństwo. Opisywano ją jako zmorę bez określonej twarzy, a jej geneza wiązała się z poronionym płodem, dzieckiem zmarłym tuż po narodzinach lub kobietą zmarłą nagle. Kikimora pełniła rolę szkodliwego ducha domowego, a jej aktywność koncentrowała się na nocnym przędzeniu i dzierganiu koronek. Jej obecność zazwyczaj zdradzał niepokojący furkot wrzeciona, przynoszący ze sobą złe przeczucia. Była znana ze swojej złośliwości, czyniąc życie mieszkańców gospodarstw udręczonym nocami koszmarami, hałasami i psotami, takimi jak budzenie niemowląt, plątanie przędzy czy dokuczanie kurom. Przybierała postać niewielkiej, brzydkiej kobiety, czasem stając się niewidzialną. Jej twarz była zniekształcona, a zamiast nóg mogła posiadać kurze łapki. Często pojawiała się przy kołowrotach, na których przędzła nocami. W opowieściach o Wiedźminie przedstawiono ją jako pajęczaka zamieszkującego kanały i bagienne tereny. W domostwach, gdzie Kikimora znalazła schronienie, szerzyła chaos, przewracając garnki, wyjadając jedzenie, niszcząc włosy zwierząt i dokuczając ptactwu domowemu. Jej okropny pisk zapowiadał nieszczęście, a splątana i poszarpana przędza była świadectwem jej nocnych psot. Szyszymora była szczególnie złośliwa wobec mężczyzn. Obrona przed nią obejmowała stosowanie amuletów ochronnych i unikanie miejsc, gdzie mogła zamieszkać. W niektórych opowieściach podkreśla się, że Kikimora może być ujarzmiona przez odważnych, choć jej pokonanie jest trudne. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Zostaw łapkę w górę, napisz komentarz z Twoją opinią. I oczywiście nie zapomnij o subskrypcji, aby być na bieżąco z najnowszymi treściami na tym kanale. Twoje wsparcie naprawdę napędza mnie do tworzenia jeszcze lepszych filmów dla ciebie. Do usłyszenia w kolejnym materiale.